witam serdecznie, cieszę się, że Pani przyszła. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyszliście Państwo tutaj do nas, że razem z nami uczestniczycie w tym wielkim wydarzeniu. Cieszę się, że wszyscy razem będziemy tutaj wspólnie odnajdywać serca nasze, odnajdywać spokój i pokój. Chciałbym przedstawić Państwu osobę, która na pewno pogłębi Waszą wiarę. To człowiek, który przeszedł wiele, od którego możemy uczyć się naszej duchowości, pogłębiać nasze relacje z Bogiem. Cieszę się, że tutaj będąc jesteśmy bliżej Boga. To, co przed chwilą Państwo widzieli na scenie, było dalekie od prawdy. Chciałbym przedstawić Państwu kogoś, kto zna prawdę, kto doświadczył prawdy, kto cieszy się prawdą i jest bliżej Boga niż my wszyscy dzięki modlitwom, dzięki zjednoczeniu, dzięki wierze. Pani Agnieszko, proszę. Nie wiem, jak zacząć. To była zima kilka lat temu. Jechaliśmy z mężem na nasze pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia do jego rodziców. Jechaliśmy ostrożnie, ale było bardzo ślisko. Obudziłam się w szpitalu. Pytałam, gdzie jest mój mąż. Oni mówili, proszę się uspokoić, wszystko będzie dobrze. Ja się pytałam, gdzie jest mój mąż. Powiedzieli, że w Pani stanie, Pani musi odpoczywać, Pani musi leżeć. Ja mówię, ja się dobrze czuję, gdzie jest mój mąż. Powiedzieli mi, że będę miała dziecko. Pochowałam męża i czekałam na dziecko. Potem przyszło lato. Pojechałam do mamy na wakacje. I znowu był wypadek. I znowu leżałam w szpitalu. Powiedzieli, że nie słychać serca, że trzeba operować i że dziecka nie będzie. Ja nie mogłam na to pozwolić im. Ja się nigdy nie modliłam, nie chodziłam do kościoła. Ale wtedy to samo przyszło. Ja zamknęłam oczy i tak się bardzo modliłam. Nie wiem, ile to czasu trwało, to było piękne, to było... Coś czułam, że coś robią, ale ja się modliłam. I wtedy usłyszałam płacz dziecka. Nie widziałam go, od razu go zabrali do innej sali. Potem mogłam go zobaczyć przy inkubatorze. Był taki malutki, taki siny, piękny. Ja tak spędzałam każdą chwilę. Byłam bardzo szczęśliwa. Potem mi powiedzieli, że niedotlenienie, że upośledzenie funkcji, że ja go mogę nawet nie mieć żywego na rękach. A jeżeli przeżyję, to może to nie będzie zdrowy. Ja wtedy bardzo, bardzo zaczęłam się modlić. To trwało kilka miesięcy. Do Matki Boskiej, do Boga, do Jezusa, do wszystkich świętych. I Adaś ma teraz 6 lat i jest bardzo wesoły. i szczęśliwym dzieckiem. Ten cud został wymodlony przez tą kobietę. Ona uzyskała najpierw przez długotrwałą modlitwę, potem przez odpust zupełny. Została wybawiona z ciężaru swojego grzechu, a przez to jej dziecko mogło być szczęśliwe, mogło narodzić się zdrowe i całe. Przez modlitwę się narodziło w szpitalu zdrowe, tak? Lekarzy tam nie było. Byli lekarze, lekarze działali jakby, byli ręką Boga w tej sprawie słusznej. Lekarze mówili, że dziecko nie przeżyje, że dziecko nie żyje. Ale starali się i przeżyło. Tak, ale lekarze nie dawali szans. Gdyby nie Bóg, gdyby nie wiara. A pani jest przekonana, że to tylko i wyłącznie dzięki modlitwie, tak? To jest mi bardzo przykro, że ja muszę panią z błędu wyprowadzić. Panie Bolesławie, bardzo bym prosił o opuszczenie. Nie będziemy kontynuować tego nabożeństwa. Ale zaraz, chwileczkę, no chyba mam prawo się wypowiedzieć. Tak? Ma pan prawo, tak oczywiście, ale wie pan, tutaj troszeczkę inna atmosfera panuje. My tutaj jesteśmy w duchu wiary, modlitwy i ogólnego pojednania. Ja spokojnie, chciałem tylko dwa słowa powiedzieć. Nie chciałbym pani wyprowadzić z błędu, ale nie wiem, czy ma pani świadomość tego, że to, że pani dziecko przeżyło tą straszną tragedię i że dzisiaj może się pani cieszyć jego obecnością, to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że lekarze mieli odpowiedni sprzęt, że się starali, że byli wysoko wykwalifikowanymi fachowcami. I tylko dzięki tym staraniom i dzięki świetnej opiece medycznej, na którą my łożymy pieniądze... Panie Bolesławie, czymże byłaby ręka ludzka? Są szpitale, jest wiedza, jest medycyna. Przepraszam, czy pani, gdyby modlitwa uratowała pani dziecko, czy pani pomodliłaby się do Pana Boga? Gdyby to było jedyne rozwiązanie, gdyby to był jedyny ratunek, czy pani pomodliłaby się? Jeśli to miałoby uratować pani dziecko. Ale przecież wszyscy wiemy, no tak, pani by się pomodliła, ale wszyscy wiemy, że nie tylko to uratuje... Momencie, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Są szpitale, na które my radni przeznaczamy pewnego rodzaju pieniądze, tak? I dzięki nam ludzie mają fachową opiekę lekarską. Nie będę kontynuował tego nabożeństwa z panem, ponieważ pan wprowadza tutaj złego ducha. Ja nie wprowadzam złego ducha, ja pan wprowadza złego ducha. Momencik. Ja próbuję zwalczyć, że tak powiem, pewnego rodzaju ciemnogród, który opanował nas tutaj. Panie Bolesławie, tutaj nie ma żadnego ciemnogrodu. Ta pani przeżyła w swoim życiu wielki dramat. Wstawiennictwo Pana Boga, Jezusa Chrystusa, pomogło jej odzyskać syna, który był skazany przez lekarzy na śmierć, rychłą śmierć. Ja nie kwestionuję, że to był straszny dramat, drodzy Państwo. Panie Bolesławie, jeżeli Pan nie opuści tego zgromadzenia, na jaw dzienny wyjdą fakty, które mogą Pana skompromitować. Proszę dopuścić mnie... Panie Bolesławie, żądam, aby Pan opuścił to zgromadzenie. Powiem, co mam do powiedzenia i wyjdę. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że staramy się być ludźmi światłymi, myśleć racjonalnie. W związku z tym, jak możemy myśleć, że ręka Boga uratowała dziecko, kiedy starania w uratowaniu tego dziecka podejmowało wiele osób wykwalifikowanych. Mamy szpitale, na które non stop, jak powiedziałem, przeznaczamy pieniądze. To właśnie tacy ludzie jak ja starają się... Czy nie dość cierpień przeżyła kobieta w swoim życiu? Czy Pan musi przysparzać kolejny? Powiedzieli i starali się z pieniędzy podatników, które my przeznaczamy na szpitale dzięki fachowej opiece, dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Właśnie było możliwe uratowanie pani... Proszę Pana, Pan wspiera eutanazję, Pan wspiera in vitro, proszę Pana, to nie są rzeczy, o których tutaj będziemy rozmawiać. Ale nie rozmawiamy. Tutaj panuje duch pokoju, proszę Pana, tutaj są ludzie. Są pewne rzeczy, które nie podlegają dyskusji i to jest wiedza racjonalna, to są fachowcy wykształceni na uczelniach medycznych, którzy po prostu uratowali tę panią i jej dziecko. I za to należy tylko i wyłącznie dziękować im i ich wiedzy. I oczywiście sprzętowi, na który, jak już powiedziałem, przeznaczamy pieniądze i staramy się wzbogacać nasze szpitale. No przecież ja zostałem wybrany... Doznała odkupienia i... Nie będziemy się przekrzykiwać. Zostałem wybrany w demokratycznych wyborach. Chciałbym powiedzieć tutaj wszędzie wobec, że oddałbym 1000 swoich kawałków swojego ta dyskusja ciała, nie ma najmniejszego sensu. No, ścierają się dwie płaszczyzny, które nigdy nie dojdą do porozumienia i myślę, że... Adaś, chodź do... Zobaczmy. To jest żywy przykład. Proszę, no to jest żywy przykład. Brawo! Brawo!